W dniach od 22 do 24 listopada 2017 roku odbyła się konferencja naukowa Tożsamość i dziedzictwo, Muzea Uczelniane. Inaugurujemy, drodzy Państwo, dzisiaj niezwykle ważne wydarzenie, szczególnie dla środowiska muzealników uczelnianych. Otwieramy bowiem konferencję pod tytułem Tożsamość i dziedzictwo, Muzea Uczelniane. Konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szanowni Państwo, otwieramy trzydniowe obrady w licznym i bardzo szacownym gronie. Referaty podzielone zostały na bloki tematyczne, obejmujące takie zagadnienia jak rola muzeów uczelnianych w kształtowaniu tradycji i dziedzictwa uniwersyteckiego, możliwości i sposoby popularyzacji zbiorów muzealnych, profilowane gromadzenie zbiorów oraz edukacja muzealna w kontekście wspólnoty akademickiej. Działamy od 2014 roku, zrzeszamy już kilkadziesiąt jednostek muzealnych. Pragnę powiedzieć tylko i przypomnieć, że tych jednostek w kraju mamy już ponad 70. To jest duża liczba. I naprawdę ten głos tego środowiska wierzę też, że będzie coraz silniejszy. Na pewno jest to niezwykłe wydarzenie, bo przed zawiązaniem się stowarzyszenia tak naprawdę niewiele mówiło się na temat muzealnictwa uczelnianego. Dzisiaj to już jest kolejne tego typu spotkanie, to jest druga konferencja, pierwsza tak naprawdę naukowa. Wierzę, że powstanie z tego publikacja i no, początek, dzisiejszy dzień już pokazuje, że to naprawdę jest spektakularne wydarzenie. Mamy gości z całej Polski i jakby ta integracja tego środowiska jest coraz większa i coraz lepsza. To naprawdę jest ważne wydarzenie, nie tylko z punktu widzenia uczelnianego muzealnictwa, tylko w ogóle z punktu widzenia muzealnictwa w tym kraju, ale także też z punktu widzenia jakby dbania o historię nauki i o to dziedzictwo materialne i niematerialne w naszym kraju. Kwestią państwa codzienności jest nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. To ona może nawet bardziej niż ustawa o muzeach odpowie na pytanie, jakie miejsce w krajobrazie polskich instytucji kultury i w krajobrazie polskiej nauki zajmą muzea uczelniane. Moim zdaniem, w mojej ocenie głos państwa środowiska w pracach nad tymi oboma aktami prawnymi jest kluczowy i na tyle, na ile reprezentowana przeze mnie instytucja może ten głos spotęgować, służymy pomocą. Nie byłoby tak wielu muzeów, tak wielu nowo zakładanych instytucji, gdyby one nie były potrzebne zwiedzającym. Na tym tle muzea uczelniane i samoświadomość środowiska, która założycieli tych muzeów, no, jest jednym z wielu fenomenów ostatnich lat właśnie w tym muzealnym środowisku, ponieważ w tych muzeach przede wszystkim spotykają się dwie płaszczyzny, dwie wartości. Wartość muzealności, wartość gromadzenia dla publiczności z wartością nauczania, z wartością edukowania. Samoświadomość środowiska muzeów uczelnianych no właśnie na tym się zasadza, na połączeniu tych dwóch płaszczyzn. Edukacji na poziomie wyższym i gromadzenia przedmiotów, które są także dla tej edukacji użyteczne, ale są także istotne jako element kultury pamięci, narracji o przeszłości, czy, nie bójmy się czasem tego słowa, polityki pamięci czy polityki historycznej. Wykład otwierający konferencję wygłosił profesor Jan Święch, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zastanawiamy się, czy rzeczy to jest tylko materialność i bardzo często dzisiaj prowadzimy dyskusję, czy to jest materialne i co zrobić z tą niematerialnością. Ja w ogóle nigdy tego nie rozumiałem, bo w muzeum, w którym przyszło mi pracować kilkadziesiąt lat temu, to było jasne, że obiekt materialny jest tylko nośnikiem, jak to pięknie zostało powiedziane, pewnych niezwykłych treści. Tylko trzeba umieć wydobyć z tego przedmiotu te treści. W nauczaniu akademickim zawsze były pytania
i zawsze były odpowiedzi. A więc questiones i respondencje. Tak to było. Bez dialogu, bez dyskursu akademickiego po prostu nie ma rozwoju nauki. To jest jasne. A to już jest jedno z prawideł dziedzictwa, któreśmy przyjęli od innych i które staramy się utrzymać i staramy się rozwijać. Proszę popatrzeć, ja cały czas mówię o tym dziedzictwie niematerialnym. Ciągle uważam, że to jest znacznie ważniejsze. Nie to, że są stare budynki, stare kolegia, że są stare ławki, że się zachowały, że są portrety, że są stare instrumenty, że jeszcze są te stare togi, które są trzymane w naftalinie, a potem, kiedy profesorowie idą w czasie pochodu, to kaszlą, kichają i narzekają, że tyle naftaliny jest. Nie to. I te berła. Oczywiście uczelnia może bez tego wszystkiego całkiem dobrze nie istnieć. Ale bez niematerialnego dziedzictwa po prostu nie będzie uczelni. W konferencji wziął udział 110 osób z 51 muzeów uczelnianych z całej Polski. Wybrane teksty pokonferencyjne zostaną wydane drukiem w roczniku Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Opuscula Musealia.